Dzień dobry państwu, witam w ósmym odcinku programu Męcen Grilluje. Zapowiadałem, że ten odcinek będzie dopiero w poniedziałek po obradach Sejmu, ale w międzyczasie obdwołano nam obrady Sejmu, za to na ulicach Warszawy dzieje się niesamowity cyrk związany z kamińskim oraz z wąsikiem. Dlatego opowiem dzisiaj, jaka jest istota sporu, o co tak naprawdę chodzi, kto w tym sporze ma rację oraz co z tym zrobić, żeby państwo polskie jakkolwiek zaczęło działać. Ale zanim przejdziemy do sprawy posłów, albo nie posłów, czyli posłów Schrödingera, Wąsika i Kamińskiego, Dwa krótkie i bardzo bieżące tematy. Do spółek Skarbu Państwa przyszła nowa miotła i rozpoczęła się karuzela zwolnień. Swoją pracę tracą prezesi spółek Skarbu Państwa i władza na ich miejsce proponuje nowe nazwiska. I tu dla przypomnienia Jakie były zapowiedzi Platformy Obywatelskiej? Przypominam, jeden ze stu konkretów Platformy Obywatelskiej. Stu konkretów Donalda Tuska wygłoszony jeszcze parę miesięcy temu. Powiedział on wtedy taki, mamy to zapisane w tych stu konkretach. W spółkach Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. 100 konkretów. Ale dalej mamy umowę koalicyjną tych wszystkich partii tworzących obecny rząd i w tej umowie koalicyjnej było napisane tak. Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa przez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i menedżerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony koalicji będą działać wspólnie na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Jak się to pięknie czyta, Transparentność, konkursy, przejrzystość. Nie ma ważne być to, z jakiej rodziny kto pochodzi, czy kogo kto zna, tylko żeby miał kompetencje do zarządzania największymi polskimi spółkami. I co mamy? Media podały, że nowym prezesem Orlenu będzie. Elżbieta Bieńkowska to jest była minister w rządzie Tuska od 2007 roku. Poseł Platformy Obywatelskiej od 2011 roku. Wicepremier rządu Tuska, a następnie komisarz Unii Europejskiej. Zaufany człowiek Tuska od kilkunastu lat. Jakie kompetencje ma Elżbieta Bieńkowska w zarządzaniu Orlenem? Co ona ma wspólnego z polskim nie wiem, sektorem energetycznym czy paliwowym? Nic nie ma wspólnego i jedyną kompetencją jest to, że bardzo dobrze zna Donalda Tuska. To jest polityk Platformy minister z Platformy Obywatelskiej. Co ma Elżbieta Bieńkowska do tych zapowiedzi? I co na to kalicjanci? Słyszałem, ile razy Szymon Hołownia mówił, że on nie pozwoli na to, żeby zatrudniać partyjniaków w spółkach skarbu państwa. Po czym bierzemy największą spółkę Skarbu Państwa i jej prezesem ma być Elżbieta Bieńkowska. No to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, jak ci ludzie łamią swoje własne obietnice. Tych ludzi się po prostu nie da traktować poważnie, ale Elżbieta Bieńkowska również ich nie traktuje poważnie, bo kiedy jeszcze była ministrem, dała się nagrać w ramach tych. Rozmów w Sowie i wtedy powiedziała, że za 6 tysięcy złotych, a wtedy tyle zarabiali wiceministrowie w rządzie Donalda Tuska, to pracuje tylko idiota albo złodziej. Wiadomo, że 6 tysięcy 10 lat temu to było zupełnie co innego niż teraz 6 tysięcy, to jest pewnie warte koło 10 tysięcy, więc Elżbieta Bieńkowska twierdziła i pewnie dalej twierdzi, że wszyscy wiceministrowie w rządzie Donalda Tuska to idioci albo złodzieje. A już na pewno tak było podczas jego poprzedniej kadencji. Kolejna bieżąca sprawa. Dzisiaj rano KRS opublikował postanowienie o odmowie wpisu do rejestru nowych władz TVP. Co oznacza, że ta nielegalna, o której mówiłem, akcja napadu na TVP w wykonaniu ministra Sienkiewicza była oczywiście nielegalna. Nie miała absolutnie żadnej podstawy prawnej, bo to nie jest tak, że minister jakieś, na mocy jakiejś uchwały może sobie podejść do dowolnej spółki i stwierdzić, że obecny, poprzedni zarząd już nie działa i zgłosić tam swój nowy zarząd. No to tak nie działa, to musi być wszystko zgodnie z prawem i KRS stwierdził, że oczywiście było to nielegalne, o czym zresztą mówiłem. Rząd zresztą musiał zdawać sobie z tego sprawę, że działa nielegalnie, ponieważ jeszcze przed świętami uruchomili likwidację TVP, w wyniku której. CVP będzie zarządzana przez likwidatorów, w związku z czym nie ma większego znaczenia, czy tamten poprzedni zarząd był legalny, czy nielegalny. Teraz na pewno jest legalny likwidator. I co ciekawe, ten obecny plan Platformy, jak przyjąć telewizję publiczną, by nie zadziałał, gdyby minister Gliński oraz Telewizja Polska potrafili złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, bo oni dowiedzieli się skądś, że Platforma będzie chciała likwidować media, dlatego na ostatnią chwilę, kiedy działał ten 14-dniowy rząd ostatni Mateusza Morawieckiego, zmienili statut TVP i złożyli wniosek o zarejestrowanie zmiany statutu w sądzie. No niestety okazało się, że zmienili to na złym formularzu. KRS odrzucił tamten wniosek i przez to udało się teraz platformie przejąć Telewizję Polską. Natomiast jest tu kolejna ciekawostka. Dzisiaj też okazało się, że KRS zwrócił również dwa inne wnioski. Otóż wniosek prokuratora generalnego oraz wniosek ministra sprawiedliwości o dołączenie do tego postępowania rejestrowego. Otóż okazało się, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny złożył ten wniosek przez papier, na papierze, zamiast przez system teleinformatyczny i sąd im to zwrócił. I to jest w sumie ciekawe, że nasza biurokracja jest już tak daleko posunięta, a procedury przed KRS-em tak bardzo niejasne, że nawet Ministerstwo Sprawiedliwości się tych procedurach gubi. A co dopiero zwyczajny przedsiębiorca, który musi również do tego KRS-u zgłaszać mnóstwo zmian oraz wniosków. Więc pytanie, czy KRS działa naprawdę w dobry sposób, skoro nawet Ministerstwo Sprawiedliwości się w tej całej biurokracji gubi. Przechodzimy do tematu dnia, na pewno tematu odcinka, czyli sprawy posłów Schrödingera, Wąsika i Kamińskiego. Informacja dla dziennikarzy chodzi o dwie osoby, a nie trzy. Historia ich znacząco przyspieszyła. W poniedziałek sąd wydał nakaz aresztowania obydwu tych osób, co oznaczało, że w każdej chwili od tego momentu mogli trafić do więzienia. Tylko musiał sąd przekazać to policji, policja puści ich aresztować. No i okazało się, że to wcale nie jest tak łatwo aresztować tych dwóch starszych panów. Podobno policja rano była pod domem, czy też mieszkaniem Wąsika, natomiast Wąsika tam nie znalazła i nic dziwnego, ponieważ cała Polska wiedziała, że na godzinę 11 jest zaproszony do pałacu prezydenta Andrzeja Dudy. No i wydawałoby się, że skoro wiemy, że jakiś starszy pan idzie w odwiedziny na godzinę 11 do prezydenta, to prawdopodobnie można gdzieś w tamtej okolicy go będzie zgarnąć. No cała Polska o tym wiedziała, policja nie wiedziała i obaj panowie, przez nikogo nie atakowani, przez nikogo nie zatrzymywani, weszli sobie po prostu do pałacu prezydenta. Zbudzili Trochę konsternację policji, ponieważ głupio im było wchodzić do pałacu prezydenckiego, szturmować go i stamtąd ich zawijać. Policja wtedy zaczęła pilnować wszystkich wyjść z pałacu prezydenckiego, ale Wąsik z Kamińskim ponownie przechytrzyli polską policję i wyszli wejściem. Następnie zorganizowali konferencję prasową przed pałacem prezydenckim, na której powiedzieli, że oczywiście są niewinni, w czym nie ma nic dziwnego, bo polskie więzienia są pełne niewinnych ludzi, po czym sobie spokojnie do pałacu prezydenckiego wrócili. Tam posiedzieli. Kilka godzin cała Polska zaczęła łapać się na głowę, że to jest trochę nietypowa sytuacja, że dwaj przestępcy ukrywają się w pałacu prezydenckim. Policja zaczęła się zastanawiać, co z tym zrobić, czy należy teraz przeszukiwać wszystkie samochody opuszczające pałac prezydencki, żeby sprawdzać, czy przypadkiem Kamiński, raczej Kamiński, bo wąsik by się nie zmieścił, zmieści, są wywożeni w bagażniku któregoś samochodu. Ktoś zaczął rozpatrywać taki scenariusz, a jeżeli przyleci po nich helikopter i zawiezie ich do środka prezydenckiego w Juracie, to jak ich po drodze, czy może czekać w Juracie, Jeżeli ten helikopter w ogóle opuści terytorium państwa polskiego, to co się z nimi wtedy dalej stanie? I tak sobie siedzieliśmy, czekaliśmy, zastanawialiśmy się, co się wydarzy. W międzyczasie prezydent pojechał na jakieś spotkanie, opuścił swój pałac, i w tym momencie policja do tego pałacu weszła i aresztowała Wąsika Kamińskiego. W międzyczasie pojawiła się ciekawa teoria i teraz proszę montażysta o wrzucenie tu żółtych napisów. Otóż, kiedy prezydent dowiedział się, że policja będzie wchodzić do Pałacu Prezydenckiego, to szybko z Belwederu chciał wrócić do Pałacu Prezydenckiego, ale nie mógł wyjechać, bo akurat autobus wziął i się rozkraczył przy wyjeździe z Belwederu, przez co nie mógł prezydent wyjechać. No i od razu pojawia się podejrzenie, że ten autobus to nie przypadkiem się rozkraczył, blokując akurat wyjazd z Belwederu, tak żeby prezydent nie mógł wrócić do pałacu i zrobić tam awantury policja Quantum, ale żadnych dowodów oczywiście na to nikt nie ma. Wyłączamy żółte napisy i idziemy dalej posłowie Kamiński albo nie posłowie Wąsik zostali przewiezieni do aresztu, pod którym PiS zaczął wieczorem robić rozrubę. Na protest pofatygował się nawet Jarosław Kaczyński pod rękę z jakąś starszą panią i tam bardzo głośno protestowali przeciwko trzymaniu przestępców w więzieniach. I tak skończył się wtorek, czyli dzień pierwszy tej awantury, a drugiego dnia w środę, czyli dzisiaj od samego rana mamy kolejne nowe informacje. Najpierw Marysz Kamiński ogłosił, że będzie prowadził teraz głodówkę. Nie będzie nic jadł, ponieważ czuje się niewinny i nie powinien się w więzieniu, czym oczywiście będzie sprawiał duże problemy obecnej władzy, no bo to prędzej czy później skończy się tym, jeżeli się facet nie złamie, że będzie musiał trafić do jakiegoś szpitala, albo wypuszczą go z więzienia z powodu problemów zdrowotnych. I wtedy pierwszą rzeczą, którą ten facet zrobi, będzie na pewnie jakimś wózku inwalickim próba wjechania do Sejmu, gdzie Straż Marszałkowska będzie musiała zdecydować, czy go wpuścić, bo jest posłem, czy go nie wpuścić, bo nie jest posłem i same z tego będą problemy. Potem o godzinie 11.30 mieliśmy oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy gdzie on oczywiście się zbulwersował, że to nie może być tak, żeby przestępcy siedzieli w więzieniach. Powiedział, że jego prawo łaski cały czas obowiązuje i że to jest skandal, że mamy w Polsce więźniów politycznych i on teraz po całym świecie będzie jeździł i wszystkim mówił, że posłowie siedzą w więzieniu i są więźniami politycznymi. No i tu jest, pojawia się pierwszy problem. Według mnie, jeżeli on gdzieś pojedzie za granicę i powie, że tu mamy w Polsce więźniów politycznych, to dostanie pytanie: a czemu pan ich nie ułaskawi? No i nie wiem co on wtedy odpowie bo już ich ułaskawiłem parę lat temu i drugi raz mi się nie chce albo bo nie wypada czy że jak on odpowie na pytanie dlaczego jeszcze raz ich nie ułaskawi to raz a dwa przez poprzednie 8 lat platforma obywatelska cały czas jeździła za granicę i skarżyła się na to, jak zły my mamy rząd w Polsce. Wtedy mi się to nie podobało, bo uważam, że nasze polskie problemy powinniśmy rozwiązywać w Polsce, a nie gdzieś za granicą. Nie należy prosić sąsiednich państw o to, żeby rozwiązywali nasze problemy, które my mamy tutaj. I to samo mówił wtedy PIS: że nie wypada jeździć za granicę i mówić, że nie podoba nam się rząd, który mamy w Polsce, że polski rząd za granicą reprezentuje interes naszego państwa. A a my tu w środku możemy się ze sobą oczywiście kłócić, ale za granicą to trzymamy sztamę. Po czym zmienił się rząd i co robi PiS? Od razu jeździ za granicę i będzie mówił, że mamy zły rząd w Polsce. No tak nie wolno. Ja dalej stoję na stanowisku, że ani PiS nie powinien robić nam siarę za granicą, ani Platforma nie powinna była tego robić. Nasze polskie problemy załatwiamy w Polsce i nie jeździmy na skargę ani do Waszyngtonu, ani do Brukseli, ani do Berlina, ani nigdzie indziej. Polski rząd jest polskim rządem i my tu sami ze sobą mamy się, nie wiem, kłócić, spierać, rozwiązywać nasze czy problemy, bez pomocy innych państw. To nie koniec analogii. To nie koniec analogii. Osiem lat temu, kiedy Platforma stwierdziła, że nie podobają im się rządy PiSu, powołali Komitet Obrony Demokracji pod wodzą tego menela alimentiarza pijącego najtańsze piwo Mateusza Kijowskiego. I teraz mamy powtórkę z historii, ponieważ PiS powołuje, uwaga, Komitet Obrony Więźniów Politycznych. I otwarte pozostaje jedynie pytanie, kto będzie nowym kijowskim PiSu? Powiedziałem wam, co się wydarzyło, a teraz przejdę do drugiej części. Części. Jak doszło do tego, że to się wydarzyło? Na czym polega istota sporu pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym? Kto w tym sporze ma rację i co należy na ten temat myśleć? Od razu ostrzegam, że ta sprawa jest niezwykle skomplikowana. I to nie jest takie zwykłe niezwykle skomplikowane, tylko to jest naprawdę niezwykle skomplikowane. Jak czytam wypowiedzi różnych profesorów prawa, uznanych załóżmy autorytetów prawniczych, to oni sami przyznają, że ta sprawa jest skomplikowana. Co więcej, mamy profesorów prawa, twierdzących jedno i profesorów prawa twierdzących drugie. Na no, kim my jesteśmy w porównaniu do tych wszystkich profesorów prawa, więc ostrzegam, że sprawa jest skomplikowana, trudna, wielowątkowa, więc jeżeli ktoś nie ma do tego głowy, to niech teraz wyłącza całą resztę. Zapraszam do wysłuchania tej naprawdę trudnej i skomplikowanej historii. Wszystko zaczęło się jeszcze kilkanaście lat temu za pierwszych rządów PiSu. To wtedy CBA organizowało nielegalną prowokację przeciwko koalicjantowi PiSu, czyli Andrzejowi Leperowi i próbowali go wyrobić w tak zwaną aferę gruntową. Sprawa się wdała, rypła i w marcu 2015 roku Kamiński oraz Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności oraz 10 lat utraty praw publicznych. To był marzec 2015. Parę miesięcy później najpierw były wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda, a zaraz potem były wybory parlamentarne. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił wtedy prezydent Andrzej Duda, było ułaskawienie Wąsika oraz Kamińskiego, zanim zapadł prawomocny wyrok w ich sprawie. I czemu on to zrobił? Czemu on nie czekał na to, aż wyrok się uprawomocni? Nie czekał, ponieważ chciało, żeby obydwaj dalej mogli być posłami. Gdyby najpierw ten wyrok się uprawomocnił w drugiej instancji, a dopiero potem zostaliby ułaskawieni, to do więzienia by oczywiście nie trafili, natomiast nie mogli dalej być posłami. Stąd prezydent ich ułaskawił. No i pojawiło się pytanie, czy on miał prawo ich ułaskawić. Wiosną 2016 roku postępowanie zostało umorzone w apelacji. Natomiast rodzina Andrzeja Lepera wniosła od tego postanowienia kasację do Sądu Najwyższego, uważając, że prezydent nie miał prawa ich ułaskawić przed wyrokiem wskazującym prawomocnym. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i trzech sędziów przydzielonych tej sprawie sądu zaczęło się zastanawiać, że to w sumie nie jest takie proste, że nie jest to zupełnie oczywiste, czy prezydent miał do tego prawo, czy nie miał do tego prawa. W związku z czym nie wiadomo, czy to postępowanie można kontynuować, czy też nie. Sędziowie się podrapali w głowę, stwierdzili, że to jest trudne i poprosili o uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, która rozstrzygnie to zagadnienie prawne, czy prezydent może tak bardzo rozszerzać prawo łaski, czy też go nie może. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego została wydana w maju 2017 roku. I zgodnie z tą uchwałą, prawo łaski jest przyznawane tylko i wyłącznie osobom skazanym. To znaczy prezydent nie ma prawa zastosować prawa łaski, zanim nie dojdzie do prawomocnego skazania. A jeżeli jakiś prezydent mimo wszystko wyda takie postanowienie o łaskawieniu, to ono nie będzie wiążące, to znaczy nie będzie miało żadnych skutków prawnych i postępowanie dalej powinno się toczyć. I to mamy uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Co do zasady, taka uchwała jest niezwykle ważna. Za bardzo się z nią nie spiera, nie bardzo się z nią dyskutuje. Ona po prostu jest, ponieważ wierzymy, że największe nasze autorytety prawnicze bardzo się do tej sprawy przyłożyły. A zadanie mieli naprawdę ciężkie, ponieważ wszystko opiera się o bardzo krótki artykuł 139 naszej Konstytucji, który mówi Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. I tylko tyle. Tam nie jest napisane, kiedy może zastosować to prawo łaski, co ono oznacza. Mamy w zasadzie dwa zdania w artykule 139. Dla kontekstu warto zaznaczyć, że do tego momentu. Ułaskawionych zostało ponad 7 tysięcy osób przez prezydenta Komorowskiego, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego czy Dudę. Ten ostatni chyba najmniej ich ułaskawił. Na te 7 tysięcy osób wszystkie ułaskawienia były dopiero po, po, po prawomocnym skazaniu. To był pierwszy taki przypadek, że prezydent chciał kogoś koniecznie ułaskawić przed prawomocnym skazaniem. Co więcej, jak spojrzymy na tradycję prawa łaski, chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, to tam wprost w przepisach było napisane, że ułaskawić może. Można tylko i wyłącznie kogoś, kto został wcześniej prawomocnie skazany. Stąd ta uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego ma pewne poparcie w naszej tradycji, a co dużo ważniejsze, ma olbrzymie poparcie w środowisku prawniczym. Znaczy, zdania tam są podzielone. Dalej są prawnicy, którzy uważają, że ta uchwała jest błędna, ale warto zaznaczyć, że zdecydowana większość prawników zgadza się z taką interpretacją prawa łaski. Czyli mamy maj 2017 roku uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, zgodnie z którą Wąsik z Kamińskim wcale nie zostali ułaskawieni protestępowanie względem nich może się dalej toczyć. Wtedy w PiSie zorientowali się, co się dzieje, i zaczęli próbować przeciwdziałać. Marszałek Sejmu, wtedy Kuchciński, zawnioskował do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem. Pytanie było takie, czy Sąd Najwyższy ma prawo. Wchodzić tutaj w kompetencje prezydenta i stwierdzić, kto jest, a kto nie jest ułaskawiony, czy też może prezydent każdego może ułaskawić i nikomu nic do tego. Ponieważ pojawił się ten spór kompetencyjny, chociaż to można mieć wątpliwości, czy on rzeczywiście zaistniał, czy był tylko i wyłącznie wytrychem służącym do tego, żeby sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy musiał zawiesić z postępowanie. W międzyczasie PiS zaczął kolejne numery. Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie. Czy przepisy kodeksu postępowania karnego są oby na pewno zgodne z konstytucją? I Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 lipca 2018 roku stwierdził, że w KPK nie ma przepisów o tym, że nie wolno wszczynać postępowania po tym, jak już zostało wydane akt abolicji indywidualnej. Co to oznacza, że Trybunał Konstytucyjny, teraz to jest niezwykle ważne, w składzie bez dublerów, czyli w składzie, który powinien być uznawany przez wszystkie strony tego sporu, uznał, że to jest problem z KPK, ponieważ nie ma, nie jest on dostosowany do istnienia przepisów o abolicji indywidualnej. Czyli jeżeli prezydent ma prawo do abolicji indywidualnej, co to jest, to zaraz powiem, bo to też jest bardzo ciekawe, to KPK powinien być uzupełniony o przepisy, które wtedy wyłączają możliwość wszczęcia takiego postępowania. Albo zmuszają do umorzenia takiego postępowania. 2018 rok. Trybunał Konstytucyjny bez dublerów mówi, że te przepisy powinny się tam pojawić. I teraz pytanie. To czemu PiS, mając na to prawie 5 lat, nie wprowadził danych przepisów do KPK? Gdyby to zrobili, gdyby w KPK pojawiły się przepisy mówiące o tym, że jeżeli doszło do abolicji indywidualnej, to postępowanie się umarza lub się nie wszczyna takiego postępowania, to sprawa byłaby czysta. Ale PiS tego nie zrobił, nie wiem, nie chciało, i im się zapomnieli o sprawie, mieli ważniejsze rzeczy na głowie, dostali wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że jakichś przepisów brakuje i nic kompletnie z tym nie zrobili. To był pierwszy wyrok TK z 2018 roku. Zaraz potem, 26 czerwca 2019 roku, mieliśmy drugi wyrok Trybunału Konstytucyjnego, również w składzie bez dublerów, czyli ten wyrok powinien być uznawany, zgodnie z którym jeżeli doszło do ułaskawienia, to po tym ułaskawieniu kasacja do Sądu Najwyższego jest już niemożliwa. Czyli ten Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy, na mocy których doszło do kasacji w sprawie Wąsika i Kamińskiego do Sądu Najwyższego, są po prostu niekonstytucyjne, bo są sprzeczne z konstytucyjnym prawem łaski. A teraz dobrze się skupcie, bo będzie zdecydowanie najtrudniejsza część. Mamy uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego oraz dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w składzie bez dublerów, czyli powinny być przez wszystkich uznawane. To dlaczego Sąd Najwyższy nie bardzo chce stosować się do tych wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Ano dlatego, że obydwa niestety nie są do końca precyzyjne i nie tłumaczą tak naprawdę, jak należy rozumieć ten artykuł 139 naszej Konstytucji. Otóż trzeba wiedzieć, że w dzienniku ustaw drukowana jest tylko sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To, co jest w uzasadnieniu, oczywiście jest ważne, ale kluczowe, najważniejsza jest sentencja wyroku, czyli co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne i jak te dwie sentencje brzmiały. A w sentencji wyroku z 2019 roku było tylko to, że nie wolno wszczynać kasacji. Po ułaskawieniu. Natomiast nie było słowa o tym, kiedy dochodzi do tego ułaskawienia. Czy ono może być przed prawomocnym skazaniem, czy to musi być dopiero po prawomocnym skazaniu. Czyli te dwa wyroki nie były w tej sprawie w żaden sposób rozstrzygające. No dobra, a czym jest abolicja indywidualna i czym różni się od ułaskawienia? Abolicja indywidualna jest uwolnieniem od wszelkich konsekwencji związanych z popełnieniem czynu zabronionego bez żadnych ograniczeń czasowych. To znaczy można dokonać tej abolicji przed prawomocnym wyrokiem albo w trakcie postępowania pierwszej instancji w ogóle przed wniesieniem aktu oskarżenia, a w teorii, skoro bez ograniczeń czasowych, to nawet przed popełnieniem danego czynu zabronionego. Natomiast ułaskawienie jest uwolnieniem danej osoby prawomocnie skazanej od konsekwencji tego wyroku skazującego. Czyli te dwie rzeczy się znacząco różnią. Prawo łaski i ułaskawienie jest znacznie węższe od abolicji indywidualnej. I teraz no, główne pytanie jest takie, czy w polskiej konstytucji mamy do czynienia z abolicją indywidualną, czy też z ułaskawieniem. I to jest istota sporu. Czy prezydent czy prezydent ma prawo łaski, czy prawo do abolicji indywidualnej? Sąd Najwyższy chciałby, żeby miał prawo łaski, to znaczy, żeby nie traktować tego rozszerzająco i żeby nie mógł dokonywać abolicji na osobach jeszcze zupełnie niewinnych, a Trybunał Konstytucyjny wyraził się w tej sprawie zupełnie niejasno. I to był rok 2019. Przez kolejne. Dobre 4 lata nic w tej sprawie się nie wydarzyło. To znaczy, postępowanie przed sn dalej było zawieszone, ponieważ Trybunał Konstytucyjny przez te wszystkie lata no nie znalazł czasu, taki był zarobiony, na to, żeby zająć się tym rzekomym sporem kompetencyjnym między prezydentem a Sądem Najwyższym. I tak dochodzimy do 2023 roku, ponieważ przez te wszystkie lata Trybunał Konstytucyjny no nie znalazł czasu na to, żeby zająć się tą sprawą. Strasznie był zarobiony, tyle mieli na głowie i chyba zapomnieli o całym całym problemie. No ale Sąd Najwyższy nie zapomniał i tam stracili trochę cierpliwość do Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzili, że sobie tą sprawę odwieszą i dalej będą z nią działać, no bo nie ma co czekać na Trybunał Konstytucyjny. Gdy tylko w Trybunale o tym usłyszeli, stwierdzili, że dobra, teraz to już trzeba wziąć się do roboty i 2 czerwca 2023 roku, na 4 dni przed terminem, kiedy sprawą znowu miał się zająć Sąd Najwyższy, wydali wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym... Artykuł 139 trzeba traktować jako abolicję indywidualną, a nie jako prawo łaski. Trybunał Konstytucyjny, pomimo dwóch zdań odrębnych, stwierdził wprost, że prezydent ma prawo do abolicji indywidualnej i może ułaskawić każdego bez żadnych ograniczeń. Co więcej, nikt nie ma prawa tego, nie ma prawa tego kontrolować. Co to oznacza, że według Trybunału Konstytucyjnego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może każdego uwolnić od każdej odpowiedzialności za wszystko. To znaczy ma prawo przyznać taką licencję na zabijanie. Ma prawo powiedzieć komuś, a ty od tej chwili możesz strzelać do każdego bez absolutnie żadnych konsekwencji, żaden sąd się, sąd się tobą nie może zająć. Takie właśnie uprawnienia ma według Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda oraz każdy kolejny prezydent. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego, czyli mieliśmy już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca. Mówiący wprost, bo poprzednie dwa wyroki były w tej sprawie nieprecyzyjne, ale ten wyrok mówi wprost. A mimo to cztery dni później Sąd Najwyższy stwierdził, że żaden Trybunał Konstytucyjny nie będzie mu do garnka zaglądał, że to jest jego sprawa, że trybunał nie powinien się tym zajmować. I tu przyznaję, że nie do końca rozumiem, dlaczego Sąd Najwyższy stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny nie może sobie wydać takiego wyroku, jak należy rozumieć konstytucję. Sąd Najwyższy w końcu uznał, że nie interesuje go zdanie Trybunału Konstytucyjnego, nie bardzo jest zainteresowany opinią Trybunału, nie bardzo jest zainteresowany wyrokiem Trybunału i nakazał ponowne rozpatrzenie. Sprawy przez sąd apelacyjny. i 20 grudnia 2023 roku tenże sąd stwierdził prawomocnie, że Wąsi Koras Kamiński są skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za udział w aferze gruntowej sprzed kilkunastu lat. I wtedy sprawa na chwilę z tego etapu sądowego przeszła na etap polityczny, ponieważ już dzień później, 21 grudnia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia postanowił o wygaśnięciu. Wygaśnięciu Mandatów Wąsika oraz Kamińskiego. Pamiętam, że siedziałem wtedy w Sejmie i ku mojemu zdziwieniu patrzę, że na salę wchodzi Wąsik oraz Kamiński. Nie bardzo rozumiałem o co chodzi, bo skoro chwilę wcześniej marszałek Hołownia stwierdził, że ci dwaj panowie nie są już posłami, to co oni robią na sali plenarnej i czemu oni biorą udział w głosowaniach i czemu głosują? Otóż okazało się, że marszałek Hołownia jest wybitnie niekonsekwentny. To znaczy, najpierw stwierdził, że oni nie są posłami, potem. Stwierdził, że przecież mają prawo do odwołania się do Sądu Najwyższego, który oceni, czy postanowienie marszałka Hołowni było właściwe, czy też było niewłaściwe. Więc on im pozwoli, nie wiadomo na podstawie absolutnie jakich przepisów, że będą sobie dalej głosować. Więc oni przyszli i sobie dalej głosowali. I wtedy zaczyna się już prawdziwy cyrk. Obaj posłowie odwołują się do Sądu Najwyższego, który ma stwierdzić, czy ich mandaty rzeczywiście wygasły, czy też nie wygasły. W międzyczasie tą samą sprawę do Sądu Najwyższego kieruje marszałek, Hołownia, ale nie na adres Sądu Najwyższego, tylko wybiera sobie specjalną izbę, to znaczy Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, i jeszcze mówi, którzy sędziowie tam powinni być do tej sprawy przydzieleni, a którzy nie powinni być przydzieleni. No, mam wrażenie, że w tym momencie to jakiś sufit spadł na głowę Hołownin, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś kierował, nie wiem, jakiekolwiek pismo do sądu, skargę czy, czy wniosek, czy cokolwiek innego. I sobie wybierał, który sędzia ma to rozpatrzyć, albo która komórka organizacyjna sądu ma się tym zająć. Przecież to jest wewnętrzna sprawa sądu. To w sądzie decydują, która sprawa ma gdzie trafić. To nie jest zadanie marszałka hołowni. I wtedy zaczęło się robić dziwnie. W Sądzie Najwyższym mamy coś takiego jak Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I z tą izbą jest taki problem, że niektórzy twierdzą, że ona jest sądem, bo jest częścią Sądu Najwyższego, a inni twierdzą, że ona nie jest sądem. Więc ta izba, która według jednych jest sądem, a według drugich nie jest sądem, wydała postanowienie, że postanowienie marszałka hołowni jest nielegalne i że oni dalej są posłami. Natomiast parę dni później, to znaczy chyba wczoraj, czy nawet dzisiaj rano, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydała postanowienie, że tamta Izba wcale nie jest Izbą Sądu, bo w ogóle nie jest sądem, natomiast mandaty Wąsika i Kamińskiego wygasają. Mamy więc dwie izby. W Sądzie Najwyższym, z których jedna nie uznaje drugiej, jedna twierdzi, że ci dwaj są posłami, a druga twierdzi, że ci dwaj nie są posłami. I to i to jest stwierdzone powagą Sądu Najwyższego. A żeby było śmieszniej, to ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która. Nie jest sądem i nie ma sprawa stwierdzić, że ci dwaj są dalej posłami, lub że nie są dalej posłami. Dosłownie na dniach, zdaje się jutro, będzie stwierdzać ważność wyborów w Polsce. I jeżeli stwierdzi, że te wybory są ważne, no to obecny Sejm jest ważny, ten obecny rząd jest ważny, wszystko wydarzyło się dobrze, a jeżeli stwierdzi, że wybory były nieważne, to nie ma ani Sejmu, ani rządu, nic tak naprawdę nie ma. I teraz pytanie: jakim. Cudem, ktokolwiek ma prawo uważać, że ta izba nie jest sądem w sprawie Wąsika i Kamińskiego, ale równocześnie jest sądem w sprawie Sejmu oraz w konsekwencji rządu. Bo jeżeli uznamy, że oni nie są sądem, to nie mają prawa stwierdzić, że wybory są ważne. Natomiast jak rozumiem, obecna koalicja rządowa wolałaby, żeby te wybory jednak były ważne, bo w końcu je sama wygrała. Mamy więc 10 stycznia 2024 roku i jesteśmy w sytuacji, w której absolutnie nic nie wiemy. Nie wiemy, czy w tej sprawie rację ma trybunał. Konstytucyjny, czy mówiący coś zupełnie innego, sąd najwyższy. Nie wiemy, czy Wąsik z Kamińskim są posłami, czy też nie są posłami. Nawet nie wiemy, czy oni są skazani, czy też może są ułaskawieni. Nie wiemy, który sąd najwyższy jest prawdziwy, bo mamy konkurencyjne izby sądu najwyższego, mówiące dwie zupełnie inne rzeczy. Co więcej, nie wiemy, kto w tym momencie rozstrzyga spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym, bo ewidentnie te dwa dosyć chyba ważne instytucje polskiego sądownictwa mają na pewien ważny fragment rzeczywistości zupełnie różne zdanie i się wzajemnie w ogóle nie słuchają. Stoimy w tym momencie na progu olbrzymiego kryzysu, w którym nasze państwo jest podzielone na dwa obozy i jedni drugich w ogóle nie uznają, jedni drugich w ogóle nie słuchają, nie chcą z nimi rozmawiać, upierają się, że tylko oni mają rację i że prawda absolutnie nie może leżeć gdzieś po środku albo w której sprawie ci drudzy absolutnie nie mają prawa mieć racji, bo racja tylko jest moja, moja jest najmojsza i tylko ja mam rację w każdej sprawie, a sądy tych drugich to w ogóle nie mają nic do powiedzenia, bo prawdopodobnie nie są sądami, jeżeli są sądami to w ogóle nie Należy się ich słuchać. Tyle się nasłuchaliśmy o tym, że za 8 lat rządów PIS-u nie mamy praworządności, że mamy bałagan, że te instytucje nie działają, bo czy mamy pierwsze tygodnie nowego rządu i jest jeszcze gorzej. Przecież zaczęło się od tego, że praworządność w TVP to zaczęli przywracać za pomocą tego, że oni mieli swoich ochroniarzy i wbili z tymi ochroniarzami i przyjęli TVP zupełnie nielegalnie, na co dzisiaj mamy postanowienie z KRS-u. Podobnie mieli jakiegoś notariusza, który strasznie szybko był w stanie czytać te akty notarialne. Dlatego jeszcze przed północą zdążyli zaraz po tej uchwale Sejmowej przejąć TVP. A teraz to się w ogóle okazuje, że tego Wąsika i Kamińskim, z Kamińskim to udało się aresztować tylko dlatego, że akurat pewien usłużny kierowca autobusu miejskiego wiedział, w którym momencie samochód powinien mu przestać działać i akurat zatarasować drogę prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To nie jest żadna praworządność, jeżeli o tym, kto rządzi daną instytucją, nie decyduje żadne prawo, nie decyduje żaden sąd, tylko decyduje ten, kto ma swojego ochroniarza, kierowcę czy też swojego notariusza. No to nie powinno tak być w, w państwie prawa, że nie rządzi prawo, tylko rządzi jakiś ochroniarz. I który ma większego ochroniarza z większą pałą, który drugiemu da po głowie, ten przejmie jakąś instytucję. Idziemy w bardzo złym kierunku. Zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie PiS twierdzi, że skoro dwóch posłów zostało zamknięty i oni dalej są posłami i nie powinni być zamknięci. No to nam Sejm działa w niekonstytucyjnym składzie, ponieważ powinno być 460 posłów, a jest tylko 458. I jaka jest tego konsekwencja, że ten Sejm nie będzie teraz działał legalnie i że ustawy tego Sejmu nie będą tak naprawdę ustawami. To znaczy z kwestionowania, nie wiemy, sądu jednego czy drugiego przechodzimy w kwestionowanie całego Sejmu i w kwestionowanie istotności ustaw, które ten Sejm podejmuje. To od razu muszę powiedzieć, że ja kompletnie nie kupuję tego argumentu, że jeżeli dwóch posłów nie ma na sali, to ten sejm nie może działać. No przecież to jest normalne, że jakiegoś posła nie ma na sali. Żaden przepis nie mówi, że wszyscy posłowie muszą być na sali sejmowej. Żaden przepis nawet nie mówi, że w każdym momencie musi być 460 posłów. Zdarzało się nieraz, że jakiś poseł umierał, przez jakiś czas nie był ten mandat obsadzony. Albo zdarzało się tak ostatnio, na przykład, że jeden poseł został członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego i mu mandat na przykład wygasł, i do momentu uzupełniono tego mandatu, Sejm dalej nie ma kompletu 460 posłów, a może normalnie działać. A co by było, gdyby na przykład Kamińskiego z Wąsikiem to nie zatrzymała polska policja, ale na przykład policja, nie wiem, niemiecka, ponieważ zrobili jakąś burdę w Berlinie, to też polski Sejm przestałby działać, ponieważ policja niemiecka zatrzymała polskiego parlamentarzystę? No na pewno nie. Więc ja nie kupuję osobiście tego argumentu, że od tego momentu Sejm działa nielegalnie. Zobaczcie, w jak niepokojącym kierunku my teraz zmierzamy. Jeżeli obie strony się nie opamiętają, to zobaczcie, co się może wydarzyć. Na dniach sejm w końcu uchwali budżet, natomiast w tym rzekomo niekonstytucyjnym składzie. Prezydent dostanie budżet przed 29 stycznia. Natomiast stwierdzi, że to nie jest oczywiste, czy to jest budżet. Odeśle do, do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że to nie jest żaden budżet, ponieważ dwóch posłów nie mogło głosować, bo siedziało w tym momencie w więzieniu. Prezydent stwierdzi: "No przepraszam, nie dostałem budżetu do końca do 29 stycznia, w związku z czym rozwiązuje sejm". Na co na przykład Tusk powie, a że ty to mi możesz skoczyć, ponieważ ja nie uznaję twojego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wcześniej go też nie uznawałem. Dla mnie to nie jest żaden Trybunał, bo są tam jacyś sędziowie dublerzy i żaden Sejm nie jest rozwiązany, będzie działał dalej i mój rząd też będzie działał dalej. Dojdziemy do, do sytuacji, w której jedni będą twierdzili, że Sejm jest rozwiązany, drudzy, że Sejm wcale nie jest rozwiązany i może dalej sobie obradować, dalej może podejmować jakieś ustawy. Państwo nam się rozpadnie dokładnie na dwie części. Będziemy mieli nieuznawany Sejm, nieuznawany Sąd Najwyższy, nieuznawany Trybunał Konstytucyjny nieuznawany rząd i być może nawet nieuznawanego prezydenta. To jak wyjść z tej sytuacji? Jak sprawić, żeby ten naprawdę bardzo czarny dla naszego państwa scenariusz się nie zrealizował? No Wydaje mi się, że obie strony powinny trochę zbliżyć swoje stanowiska i pójść na jakiś kompromis. Wydaje mi się zupełnie oczywiste, że powinno zacząć się od tego, żeby prezydent Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego oraz Wąsika. Skoro ma wyrok też Sądu Najwyższego, który mu mówi, że to ułaskawienie poprzednie nie zadziałało, skoro ma uchwałę siedmiu sędziów Sądu najwyższego, no to niech schowa dumę do kieszeni i niech powie wprost, no przepraszam, źle zinterpretowałem te przepisy, albo po prostu niech nic nie powie, po prostu niech ich ułaskawi. I problem by się rozwiązał. Oni przestaliby być oczywiście posłami, nie siedzieliby w więzieniu, mamy przecież zaraz wybory do Europarlamentu, to mogliby w nich startować i nic złego by się nie wydarzyło. Na ich miejsce weszliby kolejni pisowcy z listy wyborczej i Sejm znowu miałby 460 osób i ta jedna sprawa byłaby załatwiona. Nie mielibyśmy takiej problemów na ulicach Warszawy w tym momencie. Ale trzeba by iść dalej. Skoro mamy nieuznawany Trybunał Konstytucyjny, co do, mamy wątpliwości, czy wszyscy członkowie tego trybunału zostali tam powołani zgodnie z konstytucją, no to niech obie strony się dogadają. Robimy reset konstytucyjny, robimy poprawkę do konstytucji, czyścimy wszystkie te sądy i trybunały, których obecnie mamy wątpliwości, czy one działają, czy nie działają, czy są sądami, czy nie są sądami. Następnie Sejm razem jakąś Dużą większością głosów wybiera nowych sędziów, tak żeby oni nie byli sędziami jednej albo drugiej strony. Przecież nie ma czegoś takiego, że prawo jest różne dla różnych ludzi. Prawo jest jedno i sędziowie nie powinni być sędziami PiSu czy sędziami Platformy. Po prostu powinni być sędziami, którzy wydają jakieś wyroki w oparciu o to prawo. A teraz mamy sędziów PiSowskich, sędziów platformerskich, oni się nawzajem nie uznają. To jest kompletnie bez sensu. Powinno się dużą większością głosów w Sejmie wybrać takich sędziów, o których wiemy, że nie są zapisani ani do jednego obozu, ani do drugiego obozu na których obie strony się zgadzają, które są autorytetami dla jednej i dla drugiej strony, niech oni wydają wyroki niezależnie od swoich sympatii politycznych. To byłoby takie rozwiązanie maksimum, takie całkowite wyczyszczenie sprawy, czyli reset konstytucyjny, poprawka do konstytucji, wyczyszczenie tego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i powołanie tam od nowa sędziów. Jeżeli to jest za dużo dla polityków Pisu Platformy, jeżeli aż tak dobrze dla naszego państwa to oni nie chcą, bo wolą się dalej naparzać, to nie chociaż trochę obniżą temperaturę sporu. A co by było, gdyby ci kwestionowani przez platformę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po prostu zrezygnowali? Tam jest ich, zdaje się, w tym momencie jeszcze trzech. Niech oni sobie zrezygnują. Sejm powoła nowych e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I co się wtedy wydarzy? Trybunał powinien być już uznawany przez wszystkich, ponieważ wszyscy jego członkowie są powołani na pewno zgodnie z Konstytucją. PiS... Dalej ma przewagę w Trybunale, to znaczy sędziowie powołani przez PIS będzie ich tam przez jakiś jeszcze czas więcej niż tych powołanych przez Platformę i problem mamy z głowy i możemy iść do przodu i możemy zająć się ważnymi sprawami. A jeżeli po tym Platforma dalej nie uznawałaby Trybunału Konstytucyjnego, to by już było dla każdego oczywiste, że nie uznają ich nie dlatego, że mają problem prawny, tylko mają problem z tym, że tam jest więcej ludzi powołanych przez PiS niż przez platformę. Co oczywiście po paru latach również przejdzie do historii, ponieważ poszczególnym członkom będzie się kończyć kadencja i platforma będzie mogła sobie powołać nowych, jeżeli jeszcze w tym momencie będzie rządzić. Jeżeli teraz komuś się wydaje, że to zupełnie niemożliwe, że nie ma opcji, żeby PiS dogadał się z platformą, to przypominam historię z wiosny 2020 roku wybory prezydenckie. Nie odbyły się we właściwym terminie, ponieważ mieliśmy wirusa i rzekomo nie dało się zorganizować wyborów. I co się wtedy wydarzyło? Platforma miała kandydatkę z jakimś śladowym poparciem rzędu trzech punktów procentowych w danym momencie i widać było, że do drugiej tury wejdzie Andrzej Duda oraz Kosiniak albo Hołownia, co czym groziło, że prawdopodobnie Kosiniak lub Hołownia wygra z prezydentem Andrzejem Dudą. I wtedy PiS dogadał się z platformą. Zawarli następujący pakt. Okej, okay. to my się zgadzamy na to, żebyście wymienili kandydatkę, czyli Kidawę Błońską na Trzaskowskiego, a w zamian za to wy nie będziecie kwestionować legalności tych wyborów. I do tego doszło. Kidawa została wycofana, na jej miejsce wszedł Trzaskowski, niwelując jakiekolwiek szanse Hołowni czy Kosiniaka na wejście do drugiej tury. W drugiej turze mieliśmy tylko Trzaskowskiego i Dudę, no i wygrał prezydent Duda. Ale tego zwycięstwa by nie było, gdyby wcześniej te dwie partie. W swoim własnym interesie nie dogadały się po to, żeby nie kwestionować nielegalności tych wyborów prezydenckich, bo to, że one zostały wtedy zwołane niezgodnie z prawem, to wie absolutnie każdy. Natomiast obie strony dogadały się, bo to było w ich interesie. A teraz widocznie obie strony uważają, że w ich interesie to jest eskalowanie tego sporu, podgrzewanie tej temperatury, dalsza polaryzacja, żeby nie liczył się nikt poza zapisem i platformą. A państwo polskie, a kogo to w ogóle interesuje, że my mamy teraz niesprawne sądownictwo, że mamy podział naszego państwo, że nam pękło na dwie strony. Rosjanie się z tego cieszą, myślę, Niemcy się z tego cieszą, wszyscy się z tego cieszą poza Polakami, bo to nam robicie problemy w swoim partykularnym partyjnym interesie. I według mnie z tym należy skończyć. Interes państwa polskiego jest znacznie wyżej niż interes partii, nawet jeżeli tą partią jest PiS czy też Platforma. Naprawdę uważam, że politycy nie powinni zajmować się rozmontowywaniem państwa polskiego. Mamy budżet do uchwalenia, mamy kryzys emerytalny, zdrowotny czy demograficzny bo prawie nie ma w ogóle żadnych dzieci, za to mamy bardzo dużo emerytów. Mamy tak wiele ważnych i pilnych spraw do załatwień: mamy tą wojnę zaraz za polską granicą. To jest skandal, że polscy politycy zajmują się sami sobą, bawią się w chowanego w pałacu prezydenckim, zamiast rozwiązać najważniejsze sprawy dla Polaków. To tyle, czekamy aż sytuacja się rozwinie i zapraszam do kolejnego odcinka za mniej więcej tydzień. Do zobaczenia.